Tak, na początek spróbujemy pojechać dobrze na czas. Jeśli coś się nie uda, gdzieś coś przestrzelimy, nie dohamujemy, potem pojedziemy już tylko dla kibiców. A jakie masz plany na sezon? Czy jest szansa, że zobaczymy Cię w jakimś cyklu? Czy to drugoligowym, czy pierwszoligowym? Próbujemy cały czas coś uzbierać, a na razie jest ciężko. Chcielibyśmy wystartować w wyścigach górskich, w mistrzostwach Polski, ale na razie jeszcze nie mogę nic więcej powiedzieć. Nie jest to sprecyzowane, nie jest to dopracowane, więc na razie wielki znak zapytania. Daniel, po drugim przejeździe udało Ci się awansować na trzecią pozycję w generalce. Wielki sukces. Chyba do czegoś zobowiązuje, jeśli chodzi o dalszą część sezonu. Na pewno zobowiązuje, bardzo bym chciał, ale to wszystko czas pokaże. Wiele rzeczy nie jest zależnych od nas, zawodników. Zobaczymy, jak się wszystko potoczy. Bardzo bym chciał startować, jeździć, ale jest to zależne od wielu czynników, na które nie mam większego wpływu. Powiedz, czy czujesz jeszcze rezerwę, czy to już był Twój limit na drugim przejeździe? Znaczy, pojechało nam się fajnie, płynnie. Przede wszystkim udało nam się wystartować tak, jak należy. Podczas pierwszego przejazdu popełniłem błąd przy starcie. Auto mi zdławiło i była strata. Oraz podczas nawrotu przy beczce nie udało mi się tego zrobić tak, jak to powinno wyglądać. Podczas drugiego przejazdu poszło wszystko ok. Wszystko poszło, można powiedzieć, dobrze. Wszędzie się dohamowałem, skręciłem, napędziłem i wszystko było pozytywnie. Dzięki temu jest czas taki, jaki jest. Nie było większych błędów. Na pewno da się pojechać tym samochodem, bo samochód jest przygotowany perfekcyjnie. Na pewno da się pojechać lepiej, szybciej, płynniej. To kwestia wierzenia się w niego i tak naprawdę poznania go. A zdradź nam w takim razie, co jest pod maską tego samochodu, bo chyba to nie jest NK. Samochód jest przygotowany w specyfikacji tak zwanej barburkowej, jak to określa pan Zbigniew Stec, czyli jest, sam fakt nie wiem, czy jest bez wężki, czy jest na wężce jakiejś większej. Często mi się to myli, więc nie chcę kogoś prowadzić w błąd. Jest przygotowany barburkowo, czyli wszystkie możliwe modyfikacje są zmienione w stosunku do NK. Jest na fajnym zawieszeniu. Zawieszenie chyba jest to zawieszenie Reigera, Blazera, nie wiem, czy dobrze wymawiam nazwę. Fajne, fajnie hamuje, fajnie skręca. No samochód jest perfekt. Samochód jest perfekt, tak jak mówiłem wcześniej. Nauczy się poznać go, wtedy można naprawdę fajnie śmigać. Załoga z numerem 11. Daniel Stawiarski, Jarosław Zawadzki. Proszę Państwa, wręczacie miejsce w klasie. Wręczać będzie sekretarz Urzędu Miasta, pan Adam Panuś. No, zwiększony skład załogi.
Cześć. Serdecznie gratulujemy. Rzut na taśmę w drugim przejeździe sprawił cud. To było pierwsze i jedno z dwóch tylko zejść poniżej 2 minut na 2,5-kilometrowej trasie. Załoga AMK Limanowa, przepraszam bardzo, gratulujemy serdecznie. Brawa wielkie za trzecie miejsce w klasie trzeciej. Miejsce drugie. Podium w klasie trzeciej najwyższej. Ponad 2 litry. Gratulujemy.